Ponad 11,5 miliona złotych wyda w tym roku na inwestycje Bolesławiecki powiat. Połowa z tego to pieniądze, które przeznaczono na przebudowę dróg. Reszta to inwestycja w infrastrukturę oświatową i sportową. Łącznie to 24 zadania inwestycyjne, które powiat postawił sobie w tym roku. Jedna z największych inwestycji, czyli nasz lekkoatletyczny orlik. Prawdę mówiąc, nie będzie to już orlik lekkoatletyczny w standardzie wojewódzkim. Pozyskaliśmy 1 000 000 złotych dodatkowych pieniędzy z Ministerstwa Sportu, czyli łącznie udało nam się tych pieniędzy pozyskać z zewnątrz 1 300 000. Drugie tyle, a nawet nieco więcej trzeba było dołożyć z budżetu, by mógł powstać obiekt, na którym będą mogli trenować młodzi lekkoatleci i z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, którzy zechcą pobiegać czy poskakać, a nawet pograć w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną, bo oprócz urządzeń typowo lekkoatletycznych powstaną tu też boiska. Dlaczego to się udało zrobić? Lekkoatleci są z nami. Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz nasi partnerzy, czyli zawodnicy i działacze klubu Bolesławia, pomogli nam w uzyskaniu tych kolejnych pieniędzy. W związku z czym powstaje tutaj, jak Państwo widzą, cały kompleks obiektów, przede wszystkim lekkoatletycznych. Ale główna murawa boiska to będzie boisko trawiaste, boisko do piłki nożnej. Tam dalej, poza standardem już Orlika, będzie boisko wielofunkcyjne. Koszykówka i siatkówka oraz obiekt, na którym będziemy mogli rozgrywać wszystkie konkurencje lekkoatletyczne. 200-metrowa tartanowa profesjonalna bieżnia do biegania, 100-metrowy odcinek do sprintów, oczywiście z fotokomórkami, z nagłośnieniem, z pełnym osprzętem, żebyśmy mogli tutaj odbywać certyfikowane lekkoatletyczne imprezy. A pierwszą dużą imprezą na nowym obiekcie będzie otwarcie, na którym mają gościć największe gwiazdy polskiej lekkoatletyki. Koniec października, początek listopada zaprosimy wszystkich Państwa na otwarcie tego obiektu. Powiem tylko tyle, że najprawdopodobniej gościć będą na tym otwarciu mistrzowie olimpijscy i mistrzowie świata, oczywiście z lekkiej atletyki. Chcielibyśmy, i tak będzie, żeby ten obiekt służył szkole, co oczywiste, czyli zespołowi szkół ogólnokształcących i zawodowych, a w zasadzie uczniom tej szkoły, lekkoatletom i wszystkim mieszkańcom Bolesławca, a jak wiemy, moda na bieganie jest coraz większa, ludzie biegają, chcą się ruszać. Ten obiekt będzie oświetlony, ten obiekt będzie przyjazny i będzie tutaj można zarówno uprawiać sport w zasadzie wyczynowo, jak bawić się w lekką atletykę. Budowa lekkoatletycznego Orlika to poza inwestycjami drogowymi najkosztowniejsza tegoroczna inwestycja powiatu. Orlik kosztować będzie 2 700 000 zł. Niektórzy pytali, dlaczego ten obiekt aż tyle kosztuje. Ja twierdzę, że on będzie kosztował tyle, ile powinien kosztować. Natomiast faktem jest, proszę zwrócić uwagę, jakie jest ukształtowanie tego terenu. Chcieliśmy tutaj zmieścić jakieś obiekty lekkoatletyczne, przede wszystkim tę bieżnię 200-metrową. Z obu stron mamy skarpy i tutaj musieliśmy przeprowadzić prace ziemne. W tej chwili stoimy na rozpoczętej budowie trybun. To będą trybuny szkolne. Zadania nie ułatwiała też płynąca pod ziemią młynówka, którą trzeba było odpowiednio zabezpieczyć, a to pociągnęło za sobą kolejne koszty. Robimy obiekt w środku miasta, obiekt oświetlony, obiekt bardzo dobry jakościowo. Cały czas lekkoatleci przyglądają się, bo nie chcielibyśmy tutaj czegoś zepsuć. Nie może być tak, że chcemy zaoszczędzić 50 tysięcy i powstanie coś, co nie będzie potem spełniało norm. Na przykład Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, bo okaże się, że ten stadion będzie tylko do rekreacji. A chcemy, żeby był do rekreacji i do dziecięcego oraz młodzieżowego, ale jednak wyczynu. To niewątpliwie największe, ale nie jedyne boisko, w które zainwestował bolesławiecki powiat. Z Orlika od kilku już lat korzystają dzieci i młodzież na Dolnych Młynach, a już niebawem swoje boisko będzie miał również zespół szkół budowlanych. W tym roku jeszcze zdobyliśmy 90 tysięcy złotych również z Urzędu Marszałkowskiego, dodaliśmy 200 kilkadziesiąt naszych tysięcy i powstaje Orlik przy zespole szkół budowlanych. To będą również syntetyczne boiska, jedno będzie do piłki ręcznej, drugie będzie do bodajże siatkówki. Siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. Więc
te obiekty będą powstawać, muszą powstawać, natomiast najważniejsze dla nas jest zawsze to, i o to zabiegamy we trójkę, żeby jak najwięcej tych pieniędzy pozyskać z zewnątrz. To nie są tylko środki budżetu powiatu. Zdobywamy pieniądze z zewnątrz, budujemy piękne stadiony i tak ma być. W przyszłym roku wygląd ma zmienić budynek Zespołu Szkół Mechanicznych. Po tym jak 2 lata temu mechanik zmagał się z wodą po ulewnych deszczach, w tym roku postanowiono zainwestować w zabezpieczenie budynku. Jesteśmy w Zespole Szkół Mechanicznych. Chcielibyśmy pokazać tutaj jedną rzecz. Za nami nowe warsztaty, a w zasadzie centrum, transgraniczne centrum kształcenia zawodowego. Transgraniczne, ponieważ jak Państwo pamiętają, tutaj oprócz tego, że uczą się uczniowie naszego Zespołu Szkół Mechanicznych, przyjeżdżają też na zajęcia zawodowe uczniowie z powiatu Bałcen, z miejscowości na przykład Radeberg. W powstanie nowoczesnych warsztatów powiat zainwestował około 3 milionów złotych. Prawie 2 miliony 400 tysięcy udało się odzyskać z funduszy polsko-saksońskich, proponując niemieckiej młodzieży korzystanie ze zdobyczy techniki w dziedzinie mechatroniki, wartych 4,5 miliona złotych. Proszę zwrócić uwagę, ta nowoczesna sala warsztatów, ten nowoczesny budynek sąsiaduje ze szkołą, której wygląd pozostawia wiele do życzenia. Dlatego robimy tutaj zadanie inwestycyjne, które rozłożyliśmy aż na 3 lata. Dlaczego na 3 lata? Bo nie stać nas, żeby to zrobić w ciągu jednego roku. Ale w tym roku robimy odwodnienie szkoły. 2 lata temu doszło do katastrofy, można powiedzieć. Po bardzo ulewnych deszczach mechanik w zasadzie został zmyty przez wodę. Ponieśliśmy tutaj wielkie straty, odbudowaliśmy parter mechanika, ale postanowiliśmy się przed tą wodą obronić. Dlatego całe odwodnienie, deszczówka, tutaj gospodarka wodna jest poprawiona. Wszędzie robimy, stawiamy rury, stawiamy koryta. To wszystko ma spowodować, że budynek nie zostanie już zalany. Prace mające uchronić szkołę przed skutkami ulewnych deszczy rozłożono na kilka lat. Tak jak Państwo widzą, jest już zrobione ogrodzenie. Cała kanalizacja jest już ujęta pod tym chodnikiem. Całe zadanie jest rozpisane na 3 lata, dlatego gdyż nie stać nas, żeby w jednym roku podnieść takie koszty na przebudowę odwodnienia szkoły mechanicznej. W tym roku podnieśliśmy koszty 240 tysięcy. Na 2 następne lata jest to rozłożone po 650 tysięcy. Jeżeli doprowadzimy to do takiego stanu, jak tu widzimy w tej chwili, gdzie znajduje się na tym chodniku, szkoła będzie w pełni zabezpieczona pod względem odprowadzenia wody. To nie jest dużo, bo cel jest szczytny, szkolnictwo zawodowe, gdzie w innych powiatach zostało prawie zlikwidowane, natomiast powiat bolesławiecki ma oprócz tej szkoły, ma jeszcze 2 centra w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz w Technikum Budowlanym. I to jest cenne i musimy to utrzymać i rozwijać. To nie wszystkie inwestycje w bolesławieckich szkołach. W Zespole Szkół Handlowych i Usługowych trwają prace mające na celu pełne dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. W 2. Liceum Ogólnokształcącym przebudowywane są toalety, a w Bursie Szkolnej przy ulicy Ogrodowej powstają 3 dodatkowe pokoje dla uczniów i nowa łazienka.